No dobra, poprowadzę tego flesza. Firma Playway jest znana z wielu symulatorów produkowanych przez swoich partnerów. Dostaliśmy już symulator mechanika samochodowego, symulator złodzieja, a także symulator malowania domów. Teraz jednak wkraczamy na wyższy poziom. Playway zaprezentował trailer prawdziwej gry o życiu Jezusa Chrystusa. Nazywa się ona I Am Jesus Christ i przedstawi najważniejsze sceny z życia tego tytułowego bohatera. Mówimy o leczeniu chorych, rozmnażaniu pożywienia, walce z szatanem czy spacerowaniu po wodzie. Jeśli nie chcecie psuć sobie zabawy spoilerami, nie czytajcie Biblii, a tak serio mówiąc, ta gra jest prawdziwa. Ma nawet swoją podstronę na Steamie. Data premiery nie jest jeszcze znana. Wiemy za to, że żeby odpalić symulator Boga, wystarczy procesor Intel Core i3-2100 lub AMD Phenom 2 X4-965, 4 GB RAMu oraz karta graficzna GeForce GTX 550 Ti. Amen. Pod koniec ubiegłego roku echem rozległy się wieści o problemach finansowych szwedzkiej firmy Starbreeze Studios, znanej m.in. z gry Payday. Teraz szef spółki skomentował zakulisowe wydarzenia. Podobno problemy zostały na razie powstrzymane, a zaufanie inwestorów odzyskane. Po restrukturyzacji firma planuje skupić się na dalszym rozwoju serii Payday. Przypominamy, że wcześniej firma odsprzedała też prawa do wydawania gry Psychonauts 2 w firmie Microsoft. Czas na mały kącik filmowy powiązany z grami. Po pierwsze, swoją premierę miała fanowska filmowa produkcja w uniwersum Wiedźmina zatytułowana Pół wieku poezji później. Recenzję tego dzieła znajdziecie na prestiżowym kanale TV Filmy. Ryan Reynolds, odtwórca roli Deadpoola, wcieli się natomiast w typowego NPC z gry przypominającej GTA Online. To radosna i beztroska komedia zatytułowana Free Guy, która ewidentnie jest wynikiem tego, jak bardzo kochamy gry komputerowe. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Serial Wiedźmin na Netflixie otrzyma polski dubbing, a w Geralta wcieli się Michał Żebrowski, znany z roli Geralta w serialu Wiedźmin, tego nie z Netflixa, chociaż teraz też na Netflixie. Skomplikowane. Wszystko jedno. Jeśli wierzyć doniesieniom serwisu Steam Spy, Star Wars Jedi Fallen Order trafiło do miliona użytkowników Steama. To całkiem niezły wynik, bo grę można obskoczyć na PC-tach w ramach subskrypcji Origin Access Premier. To dobre wieści dla miłośników solowych doświadczeń. Może ktoś u steru wydawcy stwierdzi, że jednak nie trzeba pakować mikropłatności i Battle Royale do każdej jednej gry. A skoro jesteśmy przy grach studia Respawn, Titanfall 2 przeżywa drugą młodość dzięki obecności w PlayStation Plus. Podobno nawet 70 tysięcy graczy bawiło się w grze jednocześnie na PlayStation 4. I słusznie, bo to dobra gra, o której trudno jest powiedzieć mech. W trakcie sesji pytań i odpowiedzi dotyczących Gwinta, Paweł Burza z CD Projekt Red wyjawił, że poboczna solowa odsłona karcianki, znana jako Wojna Krwi i Wiedźmińskiej Opowieści, nie otrzyma kontynuacji. Gra zebrała pozytywne opinie recenzentów i graczy, ale sprzedała się poniżej oczekiwań. Niedawno zakończono też wsparcie dla Gwinta na konsolach na rzecz PC-tów i urządzeń mobilnych. Tymczasem Bethesda wycofuje się całkowicie z dalszego rozwoju The Elder Scrolls Legends swojej karcianki. Studio przyznało, że zaprzestaje pracę nad dużymi aktualizacjami. Here at the Black Mesa Research Facility. Po wielu latach oczekiwań otrzymaliśmy wersję beta kompletnego wydania Black Mesa, czyli fanowskiej przeróbki klasycznego Half-Life'a. To dzieło ekipy znanej jako Crowbar Collective. Nowa wersja gry zawiera pełną kampanię z wszystkimi rozdziałami, nawet tymi rozgrywanymi w obcym wymiarze, które przysporzyły twórcom sporo problemów. Gra jest dostępna za zgodą Valve na Steamie. A ploteczki głoszą, że Valve szykuje także Left 4 Dead VR. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To wszystko, cześć!